Szanowni Państwo, nietypowe przypadki to oczywiście nasze małe i duże kłopoty, czyli to, czym może nie zawsze chcielibyśmy się pochwalić, ale co czasami warto pokazać, jak również to, co zrobiliśmy w naszym rozumieniu najlepiej, jak potrafiliśmy, ale być może macie Państwo na ten temat inne zdanie, jakieś inne propozycje. 66-letnia chora miała wykonaną endoplastykę PFC prawego stawu kolanowego w 2006 roku. Doznała złamania nadkrykciowego okołoprotezowego prawej kości udowej w roku 2009. Tak to wyglądało. Proszę zwrócić uwagę, że o tyle jest sytuacja ciekawa, że implant utrzymuje się w obrębie części odłamów kostnych. Został on, odłamy zostały zespolone płytą LCP od strony przyśrodkowej, a ubytki kostne, które tam powstały, wypełnione hydrosetem. Z całkiem dobrym efektem. O dziwo, ten implant nie uległ destabilizacji w późniejszej obserwacji. To jest widoczny wzrost kostny po niecałym roku od złamania. Dlaczego od przyśrodka? Dlatego, że tak szło pierwotne cięcie. Nie chcieliśmy dodatkowo robić blizn, ryzykując wypadnięcie skóry przy dojściu od strony bocznej. Chora, lat 57, z koksartrozą dysplastyczną, nigdy nie leczoną. Dolegliwości bólowe od 10 lat, zgięcie w stawie biodrowym 40 stopni, przykrój zgięciowy 30, odwiedzenie 20 stopni i przywiedzenie 10, rotacja 0 w obie strony. Przypadek, jak widzicie Państwo, wydawałoby się, że po jakiejś interwencji chirurgicznej, ale jednak nie. Tutaj udało się zaopatrzyć to endoplastyką hybrydową, panewka Esculapa i szpień profemur Z, przeszczepy kostne, tym razem do panewki, pobrane z głowy. Chora, lat 33. Od 12 roku życia leczona z powodu RZS, obustronna koksartroza, zgięcie w stawach biodrowych 80 stopni, przykurcz zgięciowy 20 stopni, odwiedzenie i rotacja 0. Obustronna gonartroza, to jest ta sama chora, zgięcie w stawach kolanowych 80 stopni, przykurcz zgięciowy deficyt wyprostu 30 stopni, koślawość 20 stopni obustronnie. W styczniu 2008 roku endoplastyka PFC prawego stawu kolanowego. Z takim obrazem pacjentka pojawiła się już u nas. Wrzesień 2008 endoplastyka PFC lewego stawu kolanowego. To są jej biodra. Kwiecień 2009 endoplastyka bikontakt prawego stawu biodrowego i marzec 2010 endoplastyka bikontakt lewego stawu biodrowego. W ostatecznym rozrachunku mamy pacjentkę cyborga, ale o całkiem wydolnym chodzie. Chora, lat 56, w dzieciństwie przebyła poliomielitis. Od tego czasu deformacja szkieletu i osłabienie siły mięśniowej kończyn, szczególnie po stronie prawej. Dwukrotnie plastyka kolana prawego z powodu przykurczu. Zakres ruchu w prawym stawie kolanowym minus 30, 80 stopni. Staw niestabilny, widoczna aż po prawość. W tym przypadku należało dokonać właśnie trochę bardziej zmodyfikowanej operacji. Pan profesor już pokazywał to w swoim wystąpieniu. W czerwcu 2009 roku endoplastyka Legion z osteotomią korekcyjną kości udowej i obłożeniem miejsca osteotomii przeszczepami kostnymi. To jest widok wzrostu kostnego 9 miesięcy po operacji. Chora, lat 67, destabilizacja endoprotezy lewego stawu kolanowego AGC założonej poza kliniką w 2001 roku. Chora nigdy nie była zadowolona z wykonanej endoplastyki. To jest ten procent, który jest niezadowolony. W styczniu 2008 roku realoplastyka MRH lewego stawu kolanowego. Tak to wyglądało na zdjęciu.
w sierpniu 2008, usunięcie endoprotezy z powodu infekcji, implantacja spacera na zaprzyjaźnionym oddziale septycznym. Grudzień 2008, usunięcie spacera, implantacja endoprotezy MRH. To nie koniec. Styczeń 2011, złamanie elementu udowego endoprotezy. Styczeń 2011, usunięcie części udowej MRH i założenie protezy GMRS. To nadal nie koniec historii tej pacjentki. Nastąpiło dość szybko obluzowanie tej protezy, jak widzicie Państwo, zapadła się w obrębie części udowej. Kolejne podejście, luty 2012, wymiana części udowej i płytki piszczelowej. Tak wygląda to na chwilę obecną. Z niepokojem czekamy, jaka kolejna przygoda przytrafi się tej pacjentce, ewentualnie chirurgią. To może się chyba przyśnić każdemu jako koszmar nocny. Chory lat 51, rok 2003, wypadek komunikacyjny z urazem zmiażdżeniowym lewego stawu kolanowego. Rok 2004, endoplastyka lewego stawu kolanowego poza kliniką. Rok 2010, realoplastyka lewego stawu kolanowego poza kliniką. Rok 2012, cechy destabilizacji endoprotezy. Wygląda to w ten sposób. W kwietniu 2012 realoplastyka triathlon TS lewego stawu kolanowego. Ubytki kości piszczelowej wypełniono preparatem Herafin. Chory lat 67. Kwiecień 2006 endoplastyka Ometa prawego stawu biodrowego. Maj 2009. Złamanie szyjki endoprotezy bez urazu, to znaczy nastąpiło złamanie samoistne. W tym przypadku był duży problem techniczny, ponieważ złamanie szyjki spowodowało niezwykłą trudność w usunięciu samego czpienia. W związku z tym był sprowadzany sprzęt aż od producenta, łącznie z zespołem inżynierów, który nam towarzyszył przy usunięciu czpienia. W to miejsce została implantowana proteza długoczpieniowa. Chora lat 75, rok 2000, osteotomia podkolanowa, następnie endoplastyka prawego stawu kolanowego, rok 2004, osteotomia podkolanowa lewego stawu kolanowego i 2011, endoplastyka lewego stawu kolanowego. W 2012, bo to jest problem, złamanie nadkrykciowe i obluzowanie endoprotezy prawego stawu kolanowego oraz cechy obluzowania protezy lewego stawu. Tak to wygląda. W kwietniu 2012 realoplastyka rewizna GMRS. Ubytki kostne uzupełniono preparatami Herafil i BoneSafe. Chora lat 58, w 2006 roku. Wypadek podczas prac rolniczych, uraz wielonarządowy, otwarte złamanie bliższej, poza wielokrotnymi złamaniami, otwarte złamanie bliższej nasady i przynasady lewej kości piszczelowej. W roku 2010 staw sztywny ze zniekształceniem szpotawym osi kończyny. Tak to wyglądało. W marcu 2010 roku endoplastyka MRH lewego stawu kolanowego z osteotomią kości piszczelowej. Dziękuję za uwagę.